Siemanko wszystkim, witam was, moi drodzy, w czwartym już odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Yuken i no już troszkę się ogarnąłem, jeśli chodzi o te moje początki, bo były one trudne. Jedną rzecz poza odcinkiem sprawdziłem, udało mi się właśnie ogarnąć temat tego chociażby tutaj rzepaku. Mniej więcej jakoś to udało się ogarnąć. Także dzisiaj, moi drodzy, wam to pokażę. Będziemy też, tak jak mówiłem, szukali maszyny, którą pewnie kupię, żeby jej nie wynajmować. Zobaczymy. Może dokupię jedno pole, bo jeśli to wychodzi tak, jak sądziłem, że ten, powiedzmy, rzepak jest jakoś no, w miarę opłacalny, to myślę, że to pole szybko nam się zwróci. Generalnie tutaj mamy do zaorania, ale ja już nie będę tego, słuchajcie, robił podczas odcinka, bo nie widzę tutaj sensu, więc tutaj akurat w tej kwestii jedynej sobie to spauzujemy. My poszukamy po prostu, moi drodzy, trzeba do sklepu się udać. No tu najchętniej bym od razu podjechał do sklepu traktorem. I niech będzie może ten od... Niech będzie może ten od orania. Potem będę szukać, nie? Gdzie jest to? Dobra. Zobaczmy, czy to tak się da w ogóle tym traktorem przetransportować do sklepu. Wiemy, gdzie jest. Już tak w miarę ta mapa... Nadal uważam, że to, że nie ma GPS-a, jest takie troszeczkę... Aha, czyli traktora mi nie przeniosło. No niestety. To, że słuchajcie... Nie ma takiego GPS-a, na pewno jest to dla mnie troszeczkę takie no, uciążliwe, bym powiedział. Słuchajcie, chciałbym sobie prawdopodobnie kupić... W ogóle jestem też ciekaw, bo może zasadzimy drzewa dzisiaj. Ale to za chwileczkę... Musimy zobaczyć, co my tu w ogóle, moi drodzy, mamy. Jeszcze się uczę oczywiście tych wszystkich nazw, które tutaj są. Wały uprawne, no 41 tysięcy kosztuje ten wał, ale on nam już się by przydał. A mamy 108 tysięcy, czyli około 10 tysięcy więcej niż w poprzednim odcinku, dlatego że kupiłem, widzowie, kupiłem. Znaczy kupiłem, sprzedałem. To trzeba. Tu mi jakby brakuje takiej jakiejś informacji. Jak widzicie. Ale ja nie chciałem obciążnika. Chciałem wał uprawny kupić. Co to jest? Wstecz. No i widzicie, tu na przykład chciałbym to kupić i nie bardzo... A, okej, dwa razy trzeba kliknąć. Dobra, spacja wypożycz. Nie, nie chcemy. Chcemy kupić. Myślę, że jestem, widzowie, zdecydowany na zakup. Nie jest to może jakieś tanie. Gdzieś to powinno tu stać, tak? Do odbioru. Co? Tu stoi. Dobra, no czyli musimy znowu pociągnik się udać. Okej. A co tutaj? Zioło rośnie, słuchajcie? Wygląda jak Maryśka, nie? Myślałem, że tutaj zioło. Chociaż myślę, że fajna opcja by to była, widzowie, gdybyśmy mogli... W sumie nieważne, którym traktorem pojedziemy. Gdybyśmy mogli, słuchajcie, zioło hodować. Oczywiście mam na myśli tutaj konopie te... legalne jak najbardziej, włókniste, tak, na jako rzecz przemysłowa. Myślę, że byłoby całkiem spoko. Co zauważyłem, też się z wami tym podzielę, no, że po prostu tak jakby no, trzeba troszkę się nauczyć, gdzie co jest. I jak już na danej mapie sam ogarniesz, gdzie co jest, to już wtedy GPS-y ci nie są potrzebne. Już teraz jadę do sklepu intuicyjnie, bo po prostu wiem, gdzie mam jechać. Natomiast na pewno na początku ten GPS, bo ta mapa nie jest jakaś wielka, więc odnalezienie się tutaj nie jest jakieś problematyczne i mogę to powiedzieć w czwartym odcinku. Natomiast widzieliście i byliście świadkami, no jak no w pierwszych, poprzednich odcinkach się totalnie motałem, bo no brakowało mi ewidentnie tego GPS-a, nie? Ewidentnie mi, słuchajcie, tego GPS-a brakowało. Także to taka ciekawostka. Ja tu chciałbym jeszcze być może kupić ten sprzęt do sadzenia drzew, bo z sadzenia drzew też jest fajna kasa, czy z wycinki drzew później, ale to zobaczymy. Najpierw
skupimy się może na kupieniu jeszcze jednego pola, jeżeli tutaj nam kasiorki starczy i w tym momencie przy pomocy tego wała, oczywiście jak będę robił to wałowanie po zasianiu, to wtedy wam widzowie pokażę, bo tu nie widzę jakby sensu. Nie widzę sensu, wiecie, w tej chwili co? Przyłączyło się? Nie przyłączyło się. Nie widzę sensu, wiecie, pokazywać wam w kolejnym odcinku dokładnie tego samego, co już było robione. Natomiast muszę zobaczyć, jak już jestem tutaj w sklepie, to brakuje mi jakiegoś takiego sklepu online. To wam powiem zdecydowanie, nie? Że mi troszkę takich rzeczy brakuje. To tak jak macie na przykład w Eurotracku, że są możliwości różne. Słuchajcie, bo oczywiście chciałbym sobie tutaj zobaczyć, czy takie coś w ogóle mamy. No i muszę się mocno tutaj zastanowić. Chodzi mi oczywiście, widzowie, o takie cudeńko do sadzenia drzew, ale tu mamy kosiarki. No też myślałem, słuchajcie, o jakiejś kosiarce do trawy. Ale no to myślę, że jeszcze dla mnie jest zbyt... O, piła łańcuchowa będzie. A mogę sobie piłę łańcuchową, słuchajcie, widzowie, kupić. Bo to akurat... aha, okej. Bo piła to akurat mnie tutaj się, myślę, że przyda. I teraz chodzi mi o to, że szukam tu czegoś do... No dobra, jest ta przyczepa do drewna, spoko. Ale ja bym chciał przyczepę, która, widzowie, jest do sadzenia drzew. I ja jej tu nie widzę, to jest chyba ta przyczepa. Kurczę, może na taką inwestycję się połasimy, powiem wam szczerze. To będzie chyba ta przyczepa. Szczegóły. Aha, bo to trzeba w szczegóły wejść. Dobra, to jest ta przyczepa do sadzenia drzew, czyli kupujemy. Tak. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę kupić, moi drodzy. Ale ty? A, nawozy tu są. No dobra, tylko jeszcze nie jestem na etapie, nie wiem jak nawozy. O, jest, proszę, o to mi chodzi. Sadzonki drzewa. Dobrze, widzowie, o to mi chodziło. To chcę kupić. Okej. Dobra. Czyli będziemy dzisiaj drzewa na pewno będziemy. Dobra. Dzisiaj, moi drodzy, na pewno drzewa, tylko muszę dwa razy obrócić. Czyli tak, zawieziemy sobie to. Zawieziemy sobie, słuchajcie, moi drodzy. Jadę na pełnym oświetleniu. Zawieziemy sobie tą wałownicę, że tak powiem. Dobra, czyli nie będziemy raczej pola kupowali. Aczkolwiek jak już mam taki sprzęt, to trochę mnie aż kusi. Ale dobra, zobaczymy, to my te drzewa, widzowie, jeszcze posadzimy. Bo tak myślałem, żeby może przy drodze na tej trawie posadzić drzewa. Zobaczymy, czy się da, nie wiem. I te drzewa jak nam urosną, to będziemy potem biznes na nich robili. Tak, oczywiście wiem, brakuje mi tej drugiej przyczepy do drzew, no ale to już wiecie, przyjdzie moment, w którym się po prostu to kupi, tak? Więc najpierw chcę... Znaczy, już wam mówię, jaki mam plan. Plan mam taki, że, moi drodzy, chcę posiać rzepak, jeszcze raz, na trzech polach, zwałować go, czyli po to kupiłem sprzęt do wałowania, tak? Dobrze go zebrać, sprzedać go i kiedy go sprzedam, w tym czasie myślę, że urosną nam drzewa. No i wiecie, no i myślę, że będzie spoko. To sobie może tutaj zrzucimy. Potem będę myślę, że już się powoli zaczynam ogarniać. Słuchajcie, czterech odcinków, widzowie, potrzebowałem, żeby się jakoś ogarnąć. A możemy przez pole lecieć, przecież nic tu nie jest posadzone. Nie wiem, czy dwóch palet nie kupię z drzewami, bo jedna może mi nie starczyć. Zobaczymy, najwyżej się dokupi. Więc w pierwszej kolejności, zanim cokolwiek zacznę robić, to oczywiście posadzę drzewa, bo zakładam, nie wiem jak długo te drzewa rosną. Także to też jest, wiecie, taka troszkę ryzykowna gra, bo ja tego nie sprawdzałem, widzowie, jak te drzewa długo rosną.
to będzie taki eksperyment, prawda? Czyli najpierw posadzimy drzewa. No gdzie mnie tu? Aha, dobra. Ha, nie jest trąbitko, tylko jest jakaś mapa, dobra. Także najpierw posadzę drzewa, później zajmę się tym rzepakiem. No już tej całej procedury, mówię, nie będę wam po raz dziesiąty pokazywał tego samego. Więc po prostu zrobię i tylko wam pokażę, jak będę wałował. Się chyba w tej strony podłącza, czy nie? Tamtej chyba. Więc wam pokażę, jak będę wałować. Tylko jak to załadować teraz te drzewa tu na to. Przyłącz, no dobra, przyłącz. No i teraz... Nie no, siać nie chcemy. Co mam, może cofnąć, podjechać pod to? Nie wiem, bo tak jakby widzicie, brakuje mi na przykład... No napełnić narzędzie, no dobrze, tylko ja bym chciał mieć informację... Aha! Tu się coś zmieniło. Uzupełni R. Aha, 100%. Dobra, widzowie, czyli więcej nie zamontujemy. Czyli 20 możemy mieć jakby sadzonek drzew na siewniku. Czyli będę musiał jeszcze raz... O! Oto przydzwoniłem. Pierwszy raz, słuchajcie, w serii... Pierwszy raz, widzowie, w serii z Farming Simulatora przydzwoniłem w coś. No musiałem, nie byłbym sobą. Dobra, czyli będziemy musieli tu przyjechać ponownie po posadzonki drzew. Ciekaw jestem, ale tego się chyba nie da zrobić. Fajnie by było, jakby dało się zatrudnić pracownika, który by na przykład mi te sadzonki przywiózł ze sklepu, albo w ogóle, żeby dostawa. Nawet bym zapłacił tam za dostawę, tak jak wiecie, pocztą się zamawia, przecież to jest w obrębie jednego miasta, i żeby mi przywozili te wszystkie na przykład naczepy, tak, które kupuję, te sadzonki drzew, to na pewno byłoby wygodniejsze, bo dla mnie na przykład na tym etapie jest trochę takie uciążliwe co chwilę jeździć do sklepu. Może coś, widzowie, robię źle, jeśli tak, to też napiszcie co. Słuchajcie, tu bym chciał posadzić drzewa. Moi drodzy, nie wiem, czy tak się da, tak można, ale na samym początku przy drodze bym po prostu posadził drzewa, które później byśmy spinali. A jak już drzewa będą sobie rosły, ja w tym czasie ogarnę się tym, myślę, z tym rzepakiem. Tutaj tak nie jeżdżę, także... No dobra, wyjazdu nie będę sobie zostawiał, panusz. Dobra, i teraz co? Włącz siewnik jest B, opuść siewnik, czyli V. Pewnie trzeba go rozłożyć. No i co? I to wszystko? Podnieś siewnik, zmień prędkość, wybierz widok. Nie masz dostępu do tego terenu. Aha, czyli... Czekajcie. I co tu? Tu? Dobra, tu sadzimy drzewa, czyli za blisko drogi sadziłem. Nie wiem, co jaką odległość on tam sadzi te drzewa. Ale niby się sadzą, widzowie. Niby się sadzą jakieś tam drzewa. Okej. Okay. 5 drzew posadzonych. No dobra, widzowie. No to tak, tak, to tak, no. Później będziemy z piłą mechaniczną latali i... I będziemy ścinali te drzewa, słuchajcie. 10 ich posadziłem. Ja bym jeszcze raz chyba posadził gdzieś. Z drugiej strony może, widzowie, bym posadził te drzewa. Wiecie, pole mogę kosić zawsze byle jak, prawda? Ja nie muszę tego pola kosić tak, że wiecie, nawracam. No mogę, ważne, żeby było skoszone, więc... Chcę dookoła pola po prostu posadzić drzewa. Ozdobne raczej one nie będą, bo na to mnie nie stać jeszcze, żeby ozdobne drzewa robić. Chcę zobaczyć, jak na drzewach da się po prostu zarobić i czy da się zarobić, bo tego nie wiemy. Chciałbym mieć, wiecie, jakąś tam... No patrzcie, jedno drzewo mi zostało. Nie da się bliżej drogi kolejnego rządka. Tu mnie trochę spieprzyłem, ale chyba się nie da, nie? Zobaczymy, jak to, widzowie, wyjdzie. Zobaczmy. Nie masz dostępu. Dobra. Czyli się nie da. Okej. Okay. Tam się nie da, to słuchajcie, jeśli tam się nie da,
Tutaj może nie będę sadził akurat, bo bez sensu, ale tu jest pasek jeszcze. To tu bym następne posadził. Czyli mogę kupić w sumie za ten 1000, mogę jeszcze jedne kupić. O, jedziemy tu, drzewami. Pojadę po jeszcze jedną paletę. Dobra. Okej. Okay. Widzicie? Uczę się. Uczę się, widzowie, cały czas. Czy na upartego... Aha, muszę jechać z tym siewnikiem, żeby go napełnić. Dobra. I zobaczymy, jak te drzewa będą rosły. Posadzimy jeszcze jedne. Niech będzie. To taki jest odcinek, jak widzicie, w którym no, szarpnąłem się na pewne inwestycje, ale jakby mogę to zrobić na tym etapie, dlatego, że wiem... To, zresztą mogę wam to powiedzieć, bez jakiejś i tak zrobiłem wszystko źle w ostatnim odcinku, bo widzieliście, to wałowanie było źle zrobione. Bo to trzeba ten czas można spowolnić, wałować zaraz po sianiu, a więc muszę to po prostu jakoś w miarę, wiecie, mieć ogarnięte. Natomiast prawda jest taka, moi drodzy, kochani, że... No, opłaca się, bo sprzedaż tego... Ja po prostu ostatnio do złego skupu pojechałem, no dlatego zmarnowałem. No życie, no każdy się uczy, tak jak mówię. Natomiast powiem wam jedną rzecz, moi drodzy, że... Kup. Ja bym już przy okazji może ziarna, słuchajcie, kupił. Ziarna, tylko... Co to są za ziarna? Ale nie wiemy czego ziarna. Ja bym chciał sadzone... Znaczy... Nie tyle ziarna, co... Czekajcie, czekajcie. Płynny nawóz. Na razie z nawozem sobie dajmy spokój, bo ja jakby do końca... To pola. Trzcina cukrowa. Dobra, olejmy. Olejmy, widzowie, bo jeszcze coś tam... Bo jeszcze coś tam popsuje. No, natomiast dlaczego taką tutaj, no powiedzmy, robię ryzykowną rzecz? I gdzie to stoi? To kupiłem te sadzonki. Tam postawili, czy gdzie? Ja ich nie kupiłem. A są, dobra. Słuchajcie, moi drodzy, i... Dobra, no to już rozumiem, okej. Okay. No, czyli to po prostu nie... Ale mogłoby to też być jakoś pokazane, nie? Jest to fajna opcja, że podjeżdżasz i masz... Tylko jakby ktoś, kto zaczyna, dla mnie na przykład na początku nie było to takie intuicyjne, czy coś muszę wcisnąć. Nie? Także fajnie jest to zrobione, okej. Okay. Ja już teraz to wiem, ale to tylko dlatego, że cały czas, jak widzicie, mam tutaj ściągawkę. Chociaż do nagrywania odcinków, to ja zdaję sobie sprawę, że to nie wygląda korzystnie dla ciebie, drogi widzu. Ale obiecuję, że się ogarnę i już jakby z tej ściągawki będę korzystać tylko w wyjątkowych przypadkach, nie? Także spokojnie. No i zmierzając do sedna, wiem mniej więcej ile mogę, słuchajcie, widzowie, zarobić na tej... na tym rzepaku. No bo testy zrobione, no już mam tutaj pewność i w tym momencie, wiecie, jakby... No mając tą pewność... że to będzie no tam gdzieś nawet może 15 tysięcy za te trzy pola. Zobaczymy jak zrobię to wałowanie, to myślę, że bo ono podobno zwiększa również potencjalny plon. No także jeżeli... Oj, nie wiedziukę, nie w drzewo. Także jeżeli jest to tak jak myślę, to jakby zakup tego całego narzędzia do sadzenia drzew mi się, myślę, że zwróci i tej wałkarki, jakkolwiek to się nazywa, tym bardziej. O, już idzie już jakby na pamięć. Dobra, i sadzą się drzewa. Zobaczymy, jak one będą długo rosły. No tu najwyżej 2000 euro straciłem, wiecie. Zaczyna mi się podobać ten Farming Simulator początkowo. Też mi się podobał, bo to nie jest tak, że wiecie, ja jestem ostatnią osobą, która narzeka.
widzę, że wam troszkę zabawy to dało, że kurczę coś tam nie ogarniam. Tak, widzowie, no. To są moje... Zasadzi się. To są moje potyczki początkowe. Ja mam dystans i sam się z siebie śmieję, także spokojnie, ja nie jestem gościem, który by się obrażał. Bo przecież mam duży dystans, więc mnie to cieszy, że możecie się z moich początków pośmiać, bo to były życzliwe śmiechy, chichy. Więc śmiejcie się, widzowie, śmiejcie się, ja się sam z siebie śmieję, bo to jest zabawne, to moje takie błądzenie we mgle. I oczywiście wiecie dobrze o tym, że mogłem tu kozaka zgrywać, się przygotowywać, ale ja chcę właśnie wam pokazać takie no, niewinne początki, no bo każdy z was zaczynał i też miał z czymś problem. No i chcę niejako to troszkę pokazać. Zostało nam, moi drodzy, 5 drzew do zasadzenia i gdzie się trzeba zasadzić? Może tutaj, kurczę, pod tym płotem, to by trzeba, wiecie co? Trzeba by Ursusa przeparkować. To jest Ursus na bank, słuchajcie. Albo Zetor, nie wiem. Nie znam się aż tak, ale słuchajcie, no to ten pług przestawimy. No to Ursusa też. Oj. Posadzimy pod sąsiadowi pod tym. Pod haciendą. Tu i tak będziemy tym orać, więc tak na upartego. A, teraz muszę się... Dobra, niech ten Ursus stoi tu, ja też nie będę biegał nie wiadomo ile. A, już byłem, dobra. Okej. Okay. W nocy sadzę drzewa. Czekajcie, teraz muszę trochę wycofać. Zobaczymy, czy się uda tutaj przy płocie. I myślę, widzowie, że jak będzie... Jeszcze mnie kusi jedna rzecz. Rzecz, którą de facto sam wam mówiłem, żeby nie robić, ale może w tej sytuacji zrobimy. Już wam mówię, co mnie kusi. Kusi mnie, widzowie, to... aby wziąć kredytu troszkę i dokupić jedno pole. To mówię całkiem serio. Jest, dobra, mamy to. Mamy to, widzowie, dobra. To maszynerię, tylko teraz, żebym ja nie zapomniał, jak będę tutaj orać i nie rozjeździł tych drzew. Lecimy pod prąd. Moja droga, słuchajcie, moja ulica to jest. Dobra, zaczynam się trochę już motać, bo mamy dużo maszyn i zaczynam się motać, czy się z tym nie pogubię. Myślę, że od razu pod ten traktor, słuchajcie, trzeba by siewnik podłączyć. Ja chciałbym kupić, tylko też nie wiem gdzie, widzowie. Tu był siewnik, nie? Dobra, to cudo. Może do garażu to cudo wstawimy. Da się w ogóle do garażu? To cudo bym wstawił w garażu. Da się. Dobra. Bo wiecie, jest jeszcze taki numer. Kombajn na razie nam się w ogóle nie przyda, bo ten siewnik trzeba by zapełnić. On tutaj chyba nie ma za wiele. Jeszcze zobaczymy jedną rzecz, bo pytanie jest takie. No, bo tutaj mamy... No niby mamy 50%. Dobra, na ten siew starczy. Słuchajcie. Na ten siew nam starczy, co miałby być. Ja tu sobie od razu zaparkuję. Tak. Ten kombajn muszę gdzieś przestawić, bo będzie mi przeszkadzał. Widzowie, bo kombajn na bank będzie mi tu przeszkadzał, a tym bardziej, że na razie nie mamy w planach niczego... Dobra, może stać sobie kombajn tutaj, zasadniczo. Bo na razie do silosa nic nie potrzebujemy. Tam musimy mieć dojazd do tej... Okej. Okay. Teraz tak. Tym traktorem zaraz będę sobie prace polowe wykonywać, natomiast... A, żeby się teraz nie... Nie, tu nie ma drzewa, dobra. Niech mi się zmieni na dzień. W ogóle sobie czas chyba przyspieszę, widzowie, żeby mi się na dzień zmieniło. I teraz tak, niby wszystko mamy teoretycznie, ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć, bo chciałbym jakby do tego dojść, czy ja mogę na przykład kupić pole, tak? Jeżeli tak, to za ile? Tutaj nie. Widzicie, to już mamy
I teraz tak, może sprawdźmy sobie jedną rzecz. To są nasze jakby całe saldo. No wiadomo, że troszkę na minusie jesteśmy, bo poszły widzowie inwestycje na 68, na maszyny wydałem 1000, no na pracowników, czy tam utrzymania ziemi, no jakoś nie wydawałem, więc spoko. Ja słuchajcie, chciałbym, i to mnie też bardzo ciekawi, tu jest zapis gry, to za chwilę do tego wrócimy. Tutaj mam jakieś kontrakty, których na razie no nie biorę. I na przykład nie widzę. Pożycz 5000 mogę pożyczyć. No to zobaczymy, ile ja tej pożyczki mogę wziąć. Natomiast mnie interesuje właśnie. No ten rzepak, ja do olejarni to sprzedawałem, bo mam najbliżej. Zresztą no, ceny są dosyć podobne, no. Tutaj tego nie mogłem znaleźć, więc powiedzmy jest to olejarnia. Myślę, że nie będę no tutaj szedł w żadną... A ja mam w magazynie 4000 litrów jeszcze. Ja tu mam. Widzowie, ja tu mam jeszcze rzepak. I pszenicę. Serio? Czyli mogę sprzedać. No dobra, coś musiałem źle zrobić. Nie wiem. Słuchajcie, moi drodzy, natomiast tak, ja myślę, że na razie w inne tutaj bym nie szedł rzeczy, bo to dla mnie będzie za trudne. Zobaczmy tylko kwestię z drzewami. Tylko tam nam też będzie brakowało maszyny. To pewnie do tartaku będzie trzeba sprzedać. Natomiast mnie interesuje, ile kosztuje zakup ziemi i jak widzicie, ja tutaj... Jakby nie widzę tego miejsca, gdzie się ziemię kupowało. Na przykład czasami dla mnie to jest... Dla mnie to jest na przykład, widzowie, troszkę... No widzę, że inni mają ponawożone, ja nie mam ponawożonych. Bo na przykład chętnie... Czekajcie, może tu wszystko musi być zaznaczone. Bo ja na przykład chciałbym sobie pole kupić, nie? Tereny. O. A, okej. Okay. Wartość. Czekajcie, bo jeśli bym kupił sobie jakieś pole. Tutaj mi cenę pokazuje. No jeżeli stąd bym kupił pole, to jest 50 tysięcy. Czy to się opłaca kupować, czy nie? Wiecie co, zrobimy inaczej. Najpierw ja zasieję tutaj to, co mam do zasiania. Jak zbiorę z tego kasę, to wtedy się skupimy na tym. Ja sobie tylko czas przesunę. Wtedy się, widzowie, po prostu skupimy konkretnie na działaniu takim konkretnym. Niech mi tylko czas się szybko przesunie. Czyli plan jest taki. Ja wam na chwilkę spauzuję grę, żeby ona nie trwała tutaj nie wiadomo ile ten odcinek, żeby nie trwał. Zrobię sobie orkę tego pola, zasieję ten rzepak. Mam nadzieję, że mi się nasiona nie skończą. No bo skoro 3 razy siałem i mam 50%, no to jeszcze na raz mi starczy. O, dobra, teraz będzie trzeba czas za chwilkę spauzować. I w tym momencie, zobaczcie, zrobię sobie czas na nawet 0,5, żebym miał ten czas. I w momencie, kiedy już zasieję to, pokażę wam, jak robię to wałowanie. Zobaczymy, czy to będzie działać. Może do tego czasu drzewa urosną, nie wiem. No to znaczy raczej nie powinny, bo mam czas bardzo spowolniony, więc raczej nam drzewa nie urosną. Ale będziemy to w ten sposób robili. Także my się, moi drodzy, widzimy za chwilę, jak już ogarnę to wszystko tutaj, no bo po raz kolejny wam pokazywać, jak orze porze, no to pole, no to jest bez sensu kompletnie. Także do zobaczenia za chwilę, drogi widzu. No i jestem, widzowie, jestem. Ja tutaj dokończam już dosiewanie na pierwszym polu. Zaraz będziemy robili to wałowanie, ale będzie też coś jeszcze. Od razu dokończając zasiewanie się z wami tutaj podzielę informacją, co ja takiego mądrego zrobiłem. Otóż, moi drodzy, zrobiłem coś takiego w tym czasie pauzy, już tam
wam tego nie pokazywałem, bo sam nie byłem przekonany, czy to znów będzie działać, ale zadziałało. Już mniej więcej, już czwarty odcinek to jest przełomowy, bo już Yuken zaczyna się uczyć. Słuchajcie, co zrobiłem? No było to dosyć czasochłonne. Jak widzicie, kasy. Mam tylko 5000. Co to takiego się stanęło? Oczywiście żadnych kredytów nie brałem, ale stwierdziłem, że takie ryzyko małe zrobimy, widzowie, i kupiłem sobie nawóz, bo czytałem w poradniku tutaj w tym samouczku, no zobaczymy, zrobimy to w formie eksperymentu. Pierwszą rzecz, jaką kupiłem, to jest maszyna do wyciągania kamieni, bo czytałem, że te kamienie później można sprzedać, też na nich zarobić. No, a skoro są na polu i jeszcze może się przez nie maszyna uszkodzić, no i też wiadomo, zaniżają potencjalne plony, no to stwierdziłem, widzowie, że tak zrobimy. O, może mi się tu tak uda równo? Chyba nie, ja nie zmierzę. No, całość się nie uda, no cóż. Także stwierdziłem, widzowie, że wezmę tą maszynę do wyciągania kamieni z pola. No tutaj to pole obrobiłem troszkę, bo na nim tych kamieni było. No nie jest, jak widzicie, idealnie, ponieważ ta maszyna też jest troszkę dziwna. Ta maszyna jest też troszeczkę dziwna, więc też się jej uczyłem, ale to zobaczycie już pewnie w następnej okazji tą maszynę. Znowu źle zrobiłem. Natomiast podnieść to, czasami mi się jeszcze przyciski mylą. Także słuchajcie, widzowie, reasumując, za chwileczkę zrobimy to wałowanie i jeszcze jedna rzecz, kupiłem nawóz. To na razie wszystko w miarę działa, tylko faktycznie po nawóz trzeba podjechać przodem. Także zobaczymy, czy to wpłynie na plon, bo jak gdzieś mniej więcej wiem, ile dostałem kasy poprzednio, czy ile zebrałem tego plonu, tak? No bo to było te 4000 chyba litrów, tak? Tego rzepaku. No więc zobaczymy, widzowie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko to sobie może stańmy gdzieś tu z boczku tym traktraczkiem, a my się przesiądźmy, moi drodzy, w traktraczka tego, który zrobi wałowanie. Także czas mamy, jak widzicie, na maksa też, no powiedzmy, spowolniony nadal, bo ja chcę zdążyć. To jest na razie na jednym polu. Chcę zrobić test na jednym polu. Zobaczymy, jak ta maszyna tutaj się nam sprawdzi. Pewnie tradycyjnie trzeba ją rozłożyć. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, jak... Dobra. Pewnie trzeba ją uruchomić. No i opuścić, dobra. A to kawałek dalej ją opuścimy. Zobaczymy, jak to będzie, widzowie, działało. Wałowanie. Po zasianiu, bo oczywiście zasiane już jest, także jedziemy z wałowaniem. Po zasianiu zobaczymy. O, sarny przybiegły, widzowie, sarny mi tu po polu biegają. Co to się stanęło? Biegają sarny. Zrobimy wałowanie, a następnie też zrobimy, słuchajcie, moi drodzy, po wałowaniu. Tylko czy to widać, że to jest jakoś powałowane? No tak. Coś widać, no bo wiecie, ja też wolałbym, no dobra, to pojedziemy. Dziwna jest ta maszyna, w sensie, że jest ogromna, jak widzicie, i kurde, zaraz coś uszkodzę, nie? No nie wy... kurde. Ej, w drugą stronę trzeba. Może teraz? O, teraz powinniśmy przejechać. Uff, udało się, dobra. Także słuchajcie, moi drodzy, zrobimy konkretne wałowanie. Nie wiem, czy warto było tą maszynę kupować, to już tam sami ocenicie, czy było warto ją kupować. No już najwyżej podjedziemy, wolę trochę najechać na siebie z tym wałowaniem. Kamienie też nam wciska, więc jakby też po co tą zbieraczkę kamieni kupowałem, to też do końca nie wiem, ale... Jak się okazuje, słuchajcie, że kamienie można sprzedawać, to czego by nie. No.
co nam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Tak, widzowie? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jestem podekscytowany. Coraz bardziej ten farming mnie zaczął tutaj ciekawić. No i znowu pewnie nie zawrócimy. Ogromna jest ta maszyna. Za każdym razem miałbym ją składać, to trochę lipa. Także wam powiem, że coraz bardziej mnie to tutaj wszystko jara, kręci. Już nie widzę, gdzie było wałowane, gdzie nie było. No, chyba pojedziemy po całości. Chyba, że jeszcze raz tam przejedziemy trochę przy środku. Żeby nie było, że czegoś nie przywałowałem, to jeszcze tu widzę, jest taki chyba pasek mały został. No, taki mały pasek został, to myślę, że możemy tam przejechać. I pewnie do traktora odsiewu będę musiał podłączyć. A tam jeszcze kawałek został. A widzicie, no, to widać jednak. Dobrze, że widać. Fajnie, cieszę się. Bardzo mnie to cieszy, że widać, że nie jest powałowany. Lećcie mi wrony, tutaj mi... Ja tu wałuję swoje pole, a wy mi tu dziobiecie posadziłem. Nie wiem, czy to trzeba kilka razy przejechać, czy raz wystarczy. Albo czy stanie się coś, jak jeszcze raz przejadę, bo tam jest takie miejsce, widziałem też. Jedno gdzieś tu było do końca. Do końca idealne, wiecie? Także tu jeszcze raz jedziemy. No, pięknie. To widać po tej strukturze, gdzie właśnie jest wałowane, gdzie nie. Także elegancko. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wpłynie, widzowie, na plon. Jestem bardzo ciekaw, czy to ma faktycznie takie znaczenie, jak było to napisane w tym całym tej całej informacji, ale to czekajcie, to może zrobimy inaczej. Tą maszynę sobie tu zostawimy. A do tego traktraczka przy... Już dobra, nie będę jeździł pałowanym. Jestem ciekaw. No i oczywiście będę ciekaw, jak te drzewa będą rosły. Tutaj sobie zrzuciłem napełnione nawozem, tylko takie, to jest to dosyć tanie było. Natomiast też no, będę musiał jeszcze raz do sklepu podjechać, jeszcze raz to napełnić, bo tam został ten cały, wiecie, kontener, że tak powiem. Dobra, muszę zobaczyć, jak to w ogóle teraz działa. Jak to działa? Niby nawożenie daje też jakieś efekty. Zobaczymy. Po zasianiu. Tak samo analogicznie zrobię kolejne pola, no, ale to już nie będę wam też pokazywał po raz kolejny orania, bo tam jeszcze muszę... Nie, oranie już zrobiłem, widzowie, na wszystkich polach. To teraz siew mi został i wałowanie. Dobra. Otwórz menu pomocników, wyładuj, opuść dodatkowy zbiornik. Tutaj za dużo... Nie wiem. Aha, co? Opuść dodatkowy zbiornik. No dobra, opuściłem. I co? I nic więcej się nie robi, tak? B jakieś? Nie, no i co? I jadę i to... Otwórz menu pomocników. Co, że stwórz... A może, słuchajcie, stworzymy pracę do tego. Moi drodzy. Może stworzymy do tego pracę. No jak miejsce docelowe? No całe to. Coś. Jest pracownik? Nie, to jestem ja. Jestem ciekaw, czy pracownicy mi, czy pracownik będzie mi tu w stanie nawozem. Czyli coś by było nie tak, jakby. Nie stać mnie na pracownika, czy co? No normalnie robiłem stwórz pracę i działało, nie? Widzicie, znowu jakiś taki...
No stwórz pracę. No i powinien już być pracownik. Coś mi, widzowie, tu nie działa, bo... Podnieś dodatkowy zmiar, no wyładuj, no to nic mi nie da, wyładuj. Czekajcie, pojadę, zobaczę, czy to pryska, czy nie pryska. Powinno coś ubywać, nie? Z tego zbiornika. Jedzie zbiornik sobie, słuchajcie, po polu. Coś tam powinno... A nic nie ubywa, czyli tak jakby... No wyładuj, to na pewno nie będzie to, no. Uzupełni. No uzupełniamy, dobra, widzowie, uzupełniamy. Dobrze, że zrobiłem wyładuj, bo przynajmniej mi się ten, no dobra. Podnieś dodatkowy zbiornik, czy ja go podniosę? Bo rozkładanie nie działa, włączenie nie działa. Tylko mogę opuścić dodatkowy zbiornik. Widzicie, czasem są takie tutaj niejasności jakieś, jak na przykład włączyć te opryski. Niby kupiłem tą maszynę do oprysków, słuchajcie. Chociaż tak wygląda, jest trochę w innym kolorze tutaj jakby, nie wiem. Wygląda jakby było trochę jednak. Tylko, że nie ubywa nic, słuchajcie, z tego zbiornika. No to też tak. Tak dziwnie. Musiałbym chyba znowu w opcjach nawożenia zobaczyć. No nie, no na bank mi nic się nie dzieje. Kurde, miało być tak pięknie, widzowie. Miało być tak pięknie. No jest, to służy ewidentnie do nawożenia przecież. No wszystko jest, tylko trzeba zacząć. No, jest takie psikatko, tylko musi się to... czekajcie. Jakby mnie to cały czas troszkę tak no irytuje, nie? Że irytuje mnie to troszeczkę, że aktywuj obiekt R. No to może być R. No mamy podczepione narzędzie, no to raczej nie. Zmień nasiona. Podnieś belkę opryskiwacza, J. Czekajcie, J. Ale to powinno być tu w pomocy napisane, nie, widzowie? Dzieje się coś, czy nie? No Q to jest od... Opuść dodatkowy zbiornik, wiadomo. No i to powinno na przykład, słuchajcie, wszystko tutaj być. Coś niecoś powiedziane, no bo to jakby... Wiecie, no... Podnieś belkę opryskiwacza, J. Nie, nie, nie. Opuść belkę opryskiwacza J i N. Podnieś ramię ładunku czołowego, opuść ramię ładunku czołowego, czyli J i N. Jeszcze ewentualnie M albo K. Nic nie działa, jak widzicie, widzowie. Nic.
Mogę sobie zmienić widok. No tam tempomat to mi nic nie daje. Stój! Jest opuszczanie dodatkowego zbiorniku, chyba że teraz J. Czekajcie. Ale nic się nie dzieje. No jak? Jest napełniony zbiornik, bo był. Teraz coś popsuję, bo wcisnę na bank coś niechcący. No Q to jest odstawianie. X to było zawsze rozkładanie. No V to jest ten. No B to jest zawsze było włączanie. Można R jeszcze spróbować. E to jest wysiadanie z pojazdu. Czekajcie, czy ja tu mogę? Wzrost zbioru 53%, tylko chcę jeszcze, słuchajcie, nawiezienie 0%, czyli nie nawiozłem nic. Piła mechaniczna. Spróbujemy drzewo później ściąć, ale to później. Widzicie, widzowie, ja na przykład mam takie problemy tutaj z domyśleniem się, jak się jakby coś obsługuje, bo albo czasem się coś laguje, nie wiem, albo traktor jest nieodpowiedni, no ale to też nie powinien być jakiś komunikat, tak, jakikolwiek. Ja nawet tutaj myślę, że no dobra, robimy te opryski, no to sobie zatrudnię pracownika, tak? I jakby, wiecie, no mamy to. No i pracownika brak. No i pracownika brak. Stwórz pracę. No pojazd, no ten. No tak. A to jest, że zacznij pracę, czyli że ja. Do opryskiwania tak jakby co, nie można. No zgłupiałem troszkę. Jeszcze jest jedna opcja, słuchajcie. Możemy. Kurczę, ale to takie jest bez sensu trochę. Ale poczekajcie, no nie wiem, czy ten traktor już by był nieodpowiedni. Też nie bardzo rozumiem, co to ma jakby. Piernik do wiatraka, nie? Słuchajcie, wjedziemy tym traktorem do garażu. On był od orania, no to dawał, ten traktor dawał orać, aha, zajebiście. To, żem wjechał. Zapomniałem o kanale, dobra. Przesiądźmy się do tego w krzakach. Odstawmy to, co jest, do siania. Tylko, że to już jest trochę pozamiatane, bo zaraz zacznie nam rosnąć i to. Ten coś ma tu z przodu, tylko on ma chyba jakiś ciężarek. Słuchajcie, to nie z tej strony się podjeżdżało. Powiem wam, że mam czasem jakiś plan, jakiś pomysł, ale ciężko jest na przykład się na samym początku tego nauczyć, nie? To znowu takie. Już myślałem, że się ogarniam, że wszystko dobrze, a tu, jak widzicie, opuść obciążnik. No dobra, to tu go wywalimy. No dobra, obciążnik wywaliliśmy. No widzicie, no takich rzeczy prostych to jestem w stanie się domyśleć, tak? To nie jest jakieś, widzicie, trudne, skomplikowane dla mnie, że opuść dodatkowy zbiornik jest. O, znowu sarna. No to opuść. No to robimy. Opuść. No i
i dalej nie ma informacji, co... co ja mam, słuchajcie, z tym zrobić, nie? Nie wiem. Pracownika nawet do tego bym, słuchajcie, zatrudnił najchętniej, żeby mi te opryski zrobił. Ciekawe, jak to wpłynie na plony, że ja tak jeżdżę po tym zasianym. Nie posionym, bo tu ziarka siane. Słuchajcie, ostatnia próba, jeśli chodzi o pracownika. No mamy, słuchajcie, tu. Stwórz pracę. Cyk. Wybierz miejsce docelowe. No tu. Znaczy docelowe? Aha. Docelowe, no to... Słuchajcie, stwórz pracę. Nie, no ale ostatnio nic nie zaznaczałem. Po prostu była ciężarówka, tak? Znaczy ciężarówka. No i widzicie, nie mogę pracy stworzyć do tego. Do dupy robota. Coś może mi tu brakuje, nie? W tym, ale... No wydaje mi się, że... E to jest wysiadanie z silnika, znaczy z samochodu. Widzicie, tu nie ma jakby takich opcji, tak? Można klakson użyć, przełącz widok mapy, wyładuj, no to już sprawdzaliśmy jakby. Nie wiem, jak te opryski zrobić kompletnie, nie? No nic, nie będę czasu, myślę, że marnował, bo mamy dwa pola jeszcze do zasiania. No jest posiane, no co zrobię, jak nic nie zrobię, no. Mógłby się ten opryskiwacz, włączyć, bo... Podnieś ramię ładunku czołowego, opuść, no to nie. No to też nie właściwie. Jest strasznie dużo tych kombinacji, jeśli chodzi o skróty klawiszowe. Obiekt. Otwórz klapę. J. Zamknij klapę. Otwórz klapę. Jeszcze jest 2. A czekajcie, jeszcze jest 2 i 1. Nie no, 3 to jest tempomat. Nie no, serio, widzowie, ja jakby... Zmień prędkość w tempomacie, no to tutaj mi pokazuje jakby sterowanie, czyli czegoś jakby brakowało do tego spryskiwacza, jakby czegoś brakowało, że on niby jest napełniony, ale nie chce ten, ale poczekajcie, ja się tak łatwo nie poddam. Odwiedź sklep. W ogóle zanim wejdziemy w menu sklepu, no to zobaczcie. Robiłem zbieranie kamieni, nawożenie. O, proszę. Możesz kupić płynny i stały nawióz w zborniku i taki kupiłem. Lub pobrać bezpośrednio z silosu. Spoko. Inną alternatywą jest pozyskanie obornika. Możesz zwiększyć plony, opryskując pola po zasiewie. Dwukrotnie rozrzucić nawóz. Aby osiągnąć maksymalny stopień użyźnienia, możesz aktywować podwójną, ale nie jest napisane... jakby widzicie, no mamy tutaj podłączone pod, tylko tam jakby z tyłu coś jeszcze jest. Jest jakieś narzędzie z tyłu chyba tego. A widzicie, dobra, bo ja mam zbiornik, a nie mam chyba czegoś kupionego. No to ładnie, moi drodzy, no to ładnie. Chyba czegoś nie dokupiłem jednak. No ale to mogłoby być jakoś pokazane na początku, nie? Bo to no, ja kupiłem tylko to, nie? Ja kupiłem tylko to, ale tu jest jakieś ramię, no czym to się różni od tego? 350 kilo. A, czyli tutaj jakby to nie jeździ.
Nie wiem, co to tutaj. Czyli wychodzi na to, że ja powinienem tego kupić, bo ten jedzie. Najlepiej to już by było chyba w ogóle tego kupić. Wiecie co, widzowie, kupimy chyba już tego normalnego. Powiem wam tak, weźmiemy kredyt. Już jakby... No, jakby wiecie. Już tam pal licho, bo to nam się i tak zwróci, mam nadzieję. Nie wiem ile, 50 tysięcy weźmy, albo dobra, 60. Trudno, życie widzowie. Pierwszy kredyt możemy wziąć, jak popełniłem błąd, a chcę zrobić dobre plony, to ja już bym chciał... Wiecie, no, ten nawozy jednak są bardzo ważne, nie? Więc już kupmy może... One się tu czymś różnią? Właściwie się różnią tylko pojemnością. 4000 litrów mi starczy. Dobra. Czemu ustaw? Aha, tak. Mogę go wypożyczyć tak naprawdę. Nie muszę go kupować. Mógłbym go wypożyczyć. Raz na jakiś czas zasadniczo się... Zasadniczo się, słuchajcie, raz na jakiś czas to... No dobra, i muszę po to przyjechać. Słuchajcie, zasadniczo się raz na jakiś czas po to z tego korzysta. No ale dobra, kupiłem. No. No kupiłem. Słuchajcie, dobra, to zabioram was jeszcze na przejażdżkę do sklepu, moi drodzy. W takim razie... No tu! Coś mi się tu kopie, nie? Coś mi się tu, widzowie, kopie, bo... Zobaczcie, mogłem sobie wcześniej... zrobić przejść, a teraz... Teraz nie mogę, chyba że źle wszedłem, tu może? A, wsiąść do pojazdu, dobra, okej. Źle szukałem. No dobra, no to moi drodzy, no to nie mamy wyjścia. Ja myślę, że w ogóle to coś małe to chyba sprzedamy. I możemy zrobić tak, czyli czekajcie, i zrobimy wyładuj. Tu odepnij. I myślę, że z rzeczy, które posiadamy... Jery, gdzie to było? Ja się ciągle nie mogę tutaj ogarnąć, nie? Gdzie to jest? Z rzeczy, które, słuchajcie, posiadamy, to ja to po prostu sprzedam, nie? Ja to myślę, że po prostu sprzedam i będzie spokój święty. Tylko nie wiem, czy to może jakoś inaczej sprzedać. Słuchajcie. To mogę tak, o? Nie, nie mogę. Dobra, później się, słuchajcie, zobaczy. Później się zobaczy, jak to sprzedać. No trudno, no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale czy to na pewno do tego traktora chcę podłączać? Niekoniecznie, bo ten traktor był do siewu, więc żeby może już tak nie... Wiecie co? Żeby już tak... nie mieć... tej sieczki w głowie, widzowie. To pojedziemy po to tym traktorem i ten traktor będzie... Będzie do orania, później będzie do... nawożenia. No, na pewno... Słuchajcie, no prawda jest taka, moi drodzy, że z pewnością mi tu brakuje... z pewnością mi tu brakuje, słuchajcie, teraz jakiegoś jeszcze jednego traktora, nie? Wiecie, żeby tak nie przełączać tych maszyn i żeby to sprawnie robić. To na pewno tak, no ale damy radę. Początki są trudne, pierwszy kredyt wziąłem, trudno życie. Już chciałem, wiecie, ten nawóz już chciałem wykorzystać. Coś czuję, że jak sprzedamy ten rzepak, jak go sprzedamy, to będzie plon na tyle korzystny, że nie musimy się tutaj obawiać i nam się zwróci, to i też kredyt może spłacimy. Myślę, że tak to, widzowie, zrobimy. Te opryski będą wskazane. Mówię, tu mi brakuje jedynie czegoś takiego, że za każdym razem do tego sklepu trzeba jechać i że nie można się, nie wiem,
załóżmy teleportować, podłączyć od razu, że to jest takie, jak widzicie, uciążliwe, że jak ja się do sklepu przenoszę, to sam bez sprzętu. No i będziemy mieli porządny opryskiwacz. Raz się żyje. Jak ma to, wiecie, to już jest kupione raz, a przyda się na zawsze, nie? To nie jest tak, że kupuję coś, czego nie będę używał. Oj. Teraz pytanie, czy ja to mogę przyłączyć. Mogę, to mam, nie mam. Uzupełni, jeszcze tutaj uzupełnię o resztę litrów, które tutaj mamy z tej beczułki. Dobra. Jedziemy, słuchajcie, robić opryski, widzowie. Zobaczymy, jak nam, trochę jak szambonurek to wygląda. Jest, sprzęcior, kurde, kupiliśmy. Jesteśmy bogatymi rolnikami, słuchajcie, czwarty odcinek. W sumie dopiero się poszarpałem w dzisiejszym odcinku na wszelkie inwestycje. Kredytów jestem przeciwnikiem na początku, no ale tutaj wiem, że no jedna z maszyn mi się na pewno zwróci za te plony. Bardziej, że sprzedamy tą tanią maszynę, nie wiem, co tam robiłem nie tak. Czego tam brakowało, nie mam pojęcia, widzowie, może się okazać zaraz, że to też będzie potrzebne, nie wiem. Wszystko zaraz zobaczymy. No, ale tutaj mamy już, widzę, rozłóż, także już mamy włącz opryskiwacz, rozłóż opryskiwacz, także już wiemy, że wszystko jest jak należy. Ale maszyn mamy tyle, że ja za chwilę się, słuchajcie, tu nie odnajdę, tu mamy tą maszynę do kamieni. A ja teraz to pole będę musiał jeszcze zasiew zrobić. Myślę, że tu kamieni zbierać nie będziemy. Także jest, widzowie, co robić. Nie, dobra, na razie myślę, że opryskiwacza nie muszę uzupełniać. Chociaż mogę, teoretycznie. Jak już to cudeńko tu stoi, to już od razu cykniemy. Nie można. Można zrobić wyładuj. A, bo to może o to chodzi. Że muszę, że wyładuję i teraz... bo to był cały... No, 500 litrów. Tyle chyba kupowałem. Tam się nie mieściło. Dobra, widzowie, lecimy. Słuchajcie, opryski robić, bo tu czasu nie ma. Więc tak. Nie, żaden wyładynek. A, jeszcze uzupełni mi się. Jeszcze, a no więcej tych litrów mamy. No oczywiście, że mamy więcej, bo to chyba 5000 litrów tego kupiłem. Albo 2000 litrów, dobra, nieważne. Słuchajcie, rozłóż opryskiwacz. Oj, Jezusie, panie, jakie to wielkie. Oj, Jezusie, jakie to wielkie. To raz przejedziemy tym. Skąd ja miałem wiedzieć, że to takie jest wielkie? Ja pierwszy raz. Dobra, będzie trzeba przymiarkę zrobić. No nie wiem, no i tak, kurczę. Dobra, to jest małe pole, jak przejedziemy, tak się nic nie stanie. To teraz tak, włącz opryskiwacz B. I lecimy, i to pryska już, tak? Dobra. No to lecimy, pryskamy. Tu popryskamy, słuchajcie, chociaż tak. Nie będziemy... Wiecie, to jest małe pole. Dobra, wyłącz. Dobra, wyłącz. Złóż pewnie trzeba zrobić, ale numer, słuchajcie. Dobra, troszeczkę za ten... O Jezu, słowa mi brakuje. Ulepszyliśmy pewnie działanie. Dobra, mamy. Mamy to. I teraz się, słuchajcie, pogubiłem, bo moi drodzy, musimy zrobić siew. Dobra, to z tym opryskiwaczem trzeba jechać na drugie pole. Wiecie, dużo jest tych sprzętów strasznie. A, już dobra, tak. Dużo jest tych sprzętów i powiem wam, że zaczynam się gubić. Ja bym był tak najbardziej usatysfakcjonowany, moi drodzy, gdyby... Każda maszyna miała jakby no własny ciągnik, tak? Własny, wiecie, sprzęcior. A dlaczego to zrobiłem tak? Dlatego, że pod tego
tego traktraczka trzeba ten wał, słuchajcie, podłączyć. Także kombinacje nieziemskie, widzowie, jak widzicie. Bo będziemy wałować później, ale to ja już zrobię wtedy inaczej, że będę siał na dwóch polach jakby... Na dwóch polach, słuchajcie, jednocześnie będę się. Czemu nie mogę podłączyć? To ja źle stanąłem, czy co to się stanęło, że nie mogę podłączyć? Dobra, co nie mogę, jak mogę. Dobra, czyli tym będziemy robić wałowanie za chwilę. Go sobie tutaj nawet zostawimy na widoku. My się, moi drodzy, przesiądziemy w tego, którym będę robić sianie. No dobra, to ja jeszcze wam na chwilę się z wami spotkam na końcówce, żeby pokazać wam po prostu wynik plonów przed zbieraniem. Bo myślę, że tak będzie najlepiej, lub też efekt po zbieraniu. Myślę, że tu już nie ma sensu, widzowie, jakoś tam specjalnie tam wszystkiego pokazywać, bo ten odcinek też będzie trwał 2 godziny, a to myślę, że sensu najmniejszego nie ma, i tak już godzinka jest, także myślę, że będzie najlepiej się za chwilę po prostu zobaczyć, jak skończę te sianie, i może chwilę wam pokażę jeszcze wałowanie, i to będzie, moi drodzy, na tyle. Dobra, ja tutaj muszę sobie oddalić, bo już się pogubię. I tak już mówię, zacząłem się gubić, widzowie, już się zacząłem gubić. Co nie dziwne. Dobra, to do zobaczenia już za chwileczkę, moi drodzy. No dobra, moi drodzy, jestem. Słuchajcie, ten czas tutaj oczywiście w grze, no, bardzo wolno płynie, bo ustawiłem na 0,5 realnego czasu, czyli 1 godzina realnie. No to jest pół godziny w grze. Natomiast robimy to szybko wałowanie, szybko zrobię. Szybko, słuchajcie, moi drodzy, zrobię te opryski, no i oczywiście przyspieszę czas, no i pokażę wam je później na gotowca, jak to wygląda. Jestem sam aż, moi drodzy, ciekaw. Zobaczymy, te wałowanie tutaj konkretnie postaram się zrobić, znaczy troszkę sobie pojedziemy może na zapas, najwyżej na 2 razy, zobaczymy. Bym tam czasem drzew posadzonych nie zwałował, bo przypominam, widzowie, że drzewa posadziłem. Zobaczymy, jak to z tymi drzewami będzie. Zobaczymy, jak to wałowanie wpłynie na potencjalne, słuchajcie, plony. Wszystko się przekonamy. Wszystko będziemy, słuchajcie, świadkami. Zobaczymy. Co to za plony tutaj nam się uda? Co to za plony nam się tu uda wyciągnąć z tego? A tak lecimy, nie ma się co za dużo sypać. Musimy sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Jestem ciekaw, jak naprawdę jestem sobie bardzo ciekaw. Fajnie, że jednak te tekstury trochę oddają, że widać, że na przykład tu było wałowane, tak, że to, wiecie, jest tak, jak orzesz, to wiadomo, widać, gdzie jest zaorane, jak siejesz, to mniej więcej widać, jesteś w stanie widzieć tą lukę, gdzie tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Też grają. Farming Simulator. Oglądają. Pozdrawiam serdecznie. Możecie też więcej się odzywać w komentarzach. Okay. Fajnie, fajnie. Naprawdę powiem wam szczerze, że mnie się to podoba na maksa. Nie zaprzeczam, nie zaprzeczam, widzowie, podoba mi się. Dobra, to środkiem najwyżej jeszcze raz przejadę, jak będę wracał.
Myślę, że się nic nie stanie, jak się po prostu przejedzie dwa razy z tym bałowaniem w jakimś tam miejscu. Jestem tego bardzo ciekaw. Naprawdę, jak to teraz odda, jeśli chodzi o plony, na ile te nawozy dały, te wyciąganie kamieni. Wiadomo, na tych polach dwóch, jak widzicie, tych kamieni, no są jakieś tam drobne kamyszki, tak? Także tutaj kamieni jako tako nie wyciągałem, ale na tym jednym takim polu są kamienie powyciągane. Zobaczymy, na ile też ten czas, bo z jednej strony już na tamtym polu by mogły sobie rosnąć. Ten rzepak już by mógł sobie rosnąć. Z drugiej strony, no sam nie wiem. Ja nie mam tu... Nie mam tu, widzowie, zdania kompletnie w tym temacie. Przyznaję wam się bez bicia, nie mam zdania. Powałowane to tu jest dziwnie trochę, ale... No okej. Okay. Tu już było, więc widzę, że kolejne chyba nic nie daje. Tu nic chyba nie zmienia, trochę tam się kurzy z tego. To wszystko. Raczej te odcienie teraz nie są tożsame z tym, chyba było wałowane, gdzie nie. Chociaż tam widzę, jest chyba taki fragment jeszcze, który nie jest przewałowany. Tak mi się wydaje, widzowie, bo jest taki ciemniejszy. To może tam też wrócę. Chyba się nic nie stanie, jak sobie jeszcze raz przejadę. Uczę się. Miejcie do mnie taryfę ulgową, widzowie, bo się uczę. Więc wiecie... Myślę, że się nic nie stanie kompletnie. Tylko żebym jeszcze z tym zawrócił. To jest jedyny minus, słuchajcie, tej maszyny, że ona jest tak ogromna. Tak na upartego to by ją trzeba co chwilę, słuchajcie... O! Udało. Dobra. Tu jeszcze raz przelecimy i tam przez ten środek. Tam widziałem, był jakiś pasek. Zobaczymy. Czy będą lepsze plony? Zaraz oczywiście do tego ciągnika podłączymy. Słuchajcie. O, tam jest taki pasek, nie? Teraz do tego ciągnika, słuchajcie, podłączymy opryskiwacz i zobaczymy, jak to będzie z opryskami. O, tu jeszcze po tym cieniu. Tak, nie wiem, czy to jest cień, czy to tak naprawdę jest. Jeszcze gdzieś tam ogarniam to wszystko. Czy było warto kupić tą maszynę? To też się, słuchajcie, okaże przy plonach, których będziecie świadkami, a może zrobimy po prostu żniwa już w następnym odcinku, bo nawet bym i może widza poprosił o pomoc. Pozdrawiam cię, Mati, serdecznie. Jak będziesz miał czas, to możemy się zgrać. Dobra, słuchajcie, no to te wałowanie już tam, ja to zostawię, nie wiem, zostawię maszynę wałującą. Widzę, że po drzewkach posadzonych można jeździć, nic nie dzieje. Tego bałem troszkę. Zobaczymy w ogóle też w następnym odcinku się to, widzowie, okaże, jak te drzewa nam w ogóle urosły. No jest wszystko, ciekawostka. Dobra, gdzie my... Oj, ja dzwoniłem. Teraz pytanie za 100 punktów, gdzie my mamy opryskiwacz? Tu jest opryskiwacz. Dobra, już tych maszyn się, słuchajcie, tyle robi, że ja muszę naprawdę to jakoś uporządkować. Jest taki trochę bałagan, myślę, że w tym gospodarstwie, że troszkę mi miejsca brakuje. Tu też wygląda, jakby mnie do końca dowołował, ale już tam olać to. Tu już to pole zamknięte. Nie będziemy do niego wracać. Zobaczymy. Szybko zrobimy opryski. O! Jakbym nie przydzwonił, to nie byłbym sobą. Powiem wam szczerze, trochę jeszcze mi się ciężko tak przyzwyczaić do tego sterowania, bo mówię, w Eurotrucku mam inaczej.
i to nie jest aż takie wszystko, widzowie, hop-siup. Próbujmy, nie wiem, czy to na dwa razy przelecimy, bo tam gdzieś było przejeździć dwa razy z nawozem. Coś takiego było napisane, słuchajcie. Więc no, Rozłóż opryskiwacz. No to rozkładamy. Opryskiwacz. Który jest ogromny. No wiedziałem, że mi o chatę mi zahaczy. Po prostu. No i włącz. O jery. Tam to nie. W sumie drzewa można trochę opryskać. Się nic nie stanie, jak leciutko drzewa opryskamy. Ale bez przesady, widzowie. Bez przesady. Zobaczymy, co się stanie, jak dwa razy przejadę. Bo oni tam coś pisali w tej pomocy, że jak chcesz zwiększyć plony o 20%, to żeby dwa razy. Zobaczymy, widzowie. To tak mogę, myślę, że zrobić. W sumie ten środek będzie na dwa razy, jakby nie patrzeć, nie? Więc nie wiem, czy to aż tak jest sens. Ale wydaje mi się, widzowie, teraz, moi drodzy, że... Wiecie, co mi się wydaje? Że ja z tym zawrócę, nie? Chyba będę musiał złożyć ten... No nie, no, będę musiał złożyć ten opryskiwacz i na nowo go włączyć w drugą stronę. No ale to mamy łatwą sprawę, bo przejeżdżamy przez pola, więc spoko. To wiecie co? To ja się ustawię, tylko to sobie muszę chyba zawrócić już tam. Ja, słuchajcie, moi drodzy, się tak ustawię, bo widzę ślady, po których jechałem, więc teraz się ustawię gdzieś tak tu, myślę. Powinno być gites. O czym się zaraz oczywiście przekonamy, czy będzie gites, czy nie będzie. Po trawie tam nie będziemy lali, bo po co? O! Będzie gites. No to włączamy i lecimy. Po trawie nie będziemy tam lali, bo po co lać ulicę? Łopryski, no, łopryski. No zobaczymy. No w sumie aż tak dużo, słuchajcie, tego nie schodzi, jeśli chodzi o... A, nie to miałem. Chciałem wyłączyć. Działa? Pryska? Nie widzę. Dobra, teraz pryska. Teraz coś pryska. Przez środek jeszcze raz przelecimy. Między tymi śladami moimi jeszcze raz przez środek przelecę. Zobaczymy. Jakby wiecie, nie będę wtedy przejeżdżał przez... Wyłącz. Złóż. No niestety, słuchajcie, to jest maszyneria. No, no i teraz tak środkiem między tymi swoimi śladami pojadę i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, moi drodzy. To coś, te niektóre traktory mają taki promień skrętu, że to naprawdę ciężarówka w Eurotracku ma lepszą. Dobra, o. Teraz sobie pojedziemy tu. No i zobaczymy. Opryski. Później sobie przyspieszę czas i na końcu zobaczycie też oczywiście, widzowie, czy ewentualnie mi drzewa urosły. O, gdzie ja pryskam. Przez środek chciałem przelecieć. Mi trochę nie idzie z tym środkiem. Chciałem jeszcze raz przez środek po prostu przelecieć, zobaczyć, jak to
to coś da, czy to coś nie da. Pisali, że dwa razy, no to wiecie, dobra, to już tam srunie wyłączamy. Kawałek już się nie opłaca wyłączać. Zobaczymy. Tamto pole jest opryskane, to małe. Zobaczymy, jak na tym dużym to wyjdzie. No i to by było właściwie finito, jeśli chodzi o opryski. No dobra, to widzowie moi drodzy kochani, ja przyspieszam czas, poczekam, żeby mniej więcej pokazać wam jak rzepak, a ponieważ ten odcinek jest wyjątkowo długi wyszedł przez moje testy i zabawy, to żniwa zrobimy sobie już w następnym odcinku. Tylko wam jeszcze pokażę w tym odcinku jak wygląda rzepak za chwilę, jak urośnie. No zobaczcie widzowie, rośnie. Rośnie sobie rzepak i tak jak na początku było tam wzrost i wzrost zbioru 50% na plusie, a teraz jest 75%, ale nawiezienie 50%, czyli chyba faktycznie, żeby było 100%, te dwa razy trzeba by przejechać. Chociaż też ciekawe, bo wydawało mi się, że były miejsca, w których dwa razy przejeżdżałem, czyli nadal za mało. Czyli myślę, że nadal za mało. No dobra, pokażę wam jak urośnie, a drzewka, no też mam wrażenie, widzowie, że drzewka rosną, ale też nie chce mi się wierzyć, żeby drzewo w rok urosło do takiego wielkiego. No nic. Mam czas, słuchajcie, no zaczęły mi oczywiście odsetki być pobierane za kredyt, to jest oczywiste, ale 200 euro miesięcznie to jest do wytrzymania. Ten kredyt szybko spłacimy, to było, wiecie, zobaczcie ile sprzętu tak naprawdę pokupowaliśmy. Także pokażę wam rzepak, jak już urośnie, będziemy widzieli, jak on tam wygląda. No i w następnym odcinku już będziemy się, moi drodzy, widzieli ze zbiorami i w następnym odcinku dowiecie się, ile kasy dostanę za ten rzepak i czy było warto brać ten kredyt, te wszystkie maszyny, czy to się opłacało. Także za chwilkę się widzimy. Mamy, jak widzicie, moi drodzy, no może troszkę ciemno, ale jak, o, zapalę wam światełko, jak widzicie, rzepak rośnie, lada moment będzie. I to już ile za ten rzepak dostaniemy, ile wyjdzie tutaj litrów, to już okaże się w następnym odcinku. Więc tym akcentem, moi drodzy, będę się z wami żegnał. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i do zobaczenia w następnym, w piątym odcinku, w którym ta zagadka nam się tutaj rozwiąże. Jak widzicie, odsetki miesięczne 200 euro za pożyczki. No nie jest to tragedia. Oczywiście cena mi się trochę, kwota zmieniła, bo w tym czasie pauzy sprzedałem tą jedną maszynę, którą miałem do oprysków, która mi nie działała. O, gotowy do zbioru, także za chwileczkę się, moi drodzy, widzimy w następnym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu, cześć!